Maciek, w Oslo mówiłeś, że skoki zaczęły trochę cieszyć. Jak tutaj w Planicy? No tu w Planicy nie ma innego wyjścia jak radość ze skoków. Szczególnie przy takiej pogodzie i jeśli te skoki są ponad 200-metrowe, to rzeczywiście to cieszy. Może warunki nie były dzisiaj perfekcyjne, bo ten wiatr rzeczywiście troszkę przeszkadzał. Czasami robiło się nawet z tyłu, nie było możliwości, żeby odlecieć. I no, te kwalifikacje były zdecydowanie za długie. Ta decyzja powinna być wcześniej, albo odwołujemy, albo po prostu jedziemy jeden za drugim. I szkoda nam też było tego drugiego skoku treningowego, bo wiadomo, każdego skoku tutaj szkoda, każdy chce jak najwięcej skoków oddać, żeby sobie polatać. Udało się skoczyć dwa skoki, dwa ponad 200 metrów, także muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Czyli apetyt przed jutrzejszym konkursem na te dalekie skoki jest? Oczywiście, apetyt się zaoszczył. Ale tak mówię, tutaj ważne są dalekie skoki, dobra zabawa i żeby była z tego przyjemność. Myślę, że jeżeli to będzie, to później przyjdzie wynik, ale wynik już się pokaże po skoku i trzeba będzie go zaakceptować. Lubisz tą atmosferę tutaj w Planicy? Tak, bardzo lubię tą atmosferę. Jest bardzo dużo ludzi, jest konkurs przez dzień, zazwyczaj świeci słonko i czuć już ten luz taki. Nikt tutaj się nie spina, nie chodzi taki poważny. Można ubrać wreszcie okulary przeciwsłoneczne, pochodzić, spotkać się z kibicami. To jest taka luźna atmosfera takiej radości, można powiedzieć. No to dziękuję i życzę jutro tej radości właśnie. Dziękuję bardzo. Dawid, kwalifikacja jest to najważniejsze, ale te skoki chyba nie do końca jeszcze takie, jakbyś chciał. Znaczy czemu? Tam trochę miałem problemy w tym skoku przy lądowaniu. Ale tak z progu, później w powietrzu było moim zdaniem okej. Tam dostałem punkty na plusie, nie wiem, chyba jako jedyny jak na razie. Przynajmniej do czasu, kiedy tam jeszcze stałem. No i cóż, no, dostałem się do konkursu i jutro będziemy walczyć. A jaka atmosfera tutaj w Planicy? No jak na razie bardzo fajna. Słonko sprzyja, trochę wiatr mógłby być słabszy, ale tak to okej. Dla ciebie te latanie to jest takie fajne zakończenie sezonu? Lubisz to tutaj przyjeżdżać? Pierwszy raz tu jestem, to nie mam zdania. Czy myślisz, że jest jakaś szansa, żebyś wystartował w tym finałowym konkursie, gdzie czołowa 30 startuje? Ja nie wiem, jak to tam się oblicza, kto gdzie jak. Kto tam może startować, także nie wiem po prostu. Będę to będę. Liczysz na udział w konkursie drużynowym? No myślę, że jak najbardziej, bo fajnie było sobie polatać razem z kolegami. A jak jedną decyzję, to tradycyjnie zobaczymy. No to dzięki, Dawid, i miłego wypoczynku tutaj w Planicy. Dzięki.